Koncert karnawałowy z orkiestrą Dentą imienia Czesława Nizio to wydarzenie, na które miłośników muzyki zaprosiło Biłgarajskie Centrum Kultury, oczywiście na zakończenie tegorocznego karnawału. Pod batutą Pawła Stelmacha orkiestra zagrała aranżację hitów takich zespołów jak ABBA czy Queen oraz wiele innych. Jak zawsze pokazali, że potrafią wiele. Skąd jest świeżak? Gdzie siedziałeś? Siedziałeś w pośrodku? Watching the arms of a clock moving slow. Panowie, po 10 pompek, 10 przysiadów. To fragment filmu Chłopaki, który już wkrótce będzie można zobaczyć w biłgorajskim kinie. To opowieść o braterstwie, dorastaniu i szukaniu swojego miejsca w świecie. Dokument ma w sobie dużo ciepła, nawet humoru, a film zwraca też uwagę na to, że nie każdy miał taki sam start w życiu, ale mimo to każdy może wybić się ponad nieuprzywilejowane środowisko, z którego pochodzi. Twórcy filmu to Łukasz Machowski oraz Katarzyna Machałek. W swoim nowym dokumencie starają się zmienić społeczne postrzeganie nastolatków, którym powinęła się noga w życiu. Chłopaki to kolejny projekt reżyserskiej pary Łukasza Machowskiego i Katarzyny Machałek, którzy biłgorajskiej publiczności dali się poznać dzięki filmowi Dzień i Noc, który bił rekordy popularności w naszym kinie. Ich kolejne dzieło, czyli Chłopaki, to pełnometrażowy dokument opowiadający o roku z życia grupy nastolatków zamkniętych w młodzieżowym ośrodku wychowawczym w Łańcucie. Dla widzów, w szczególności dla młodzieży licealnej, seans Chłopaków to swoista lekcja empatii oraz docenienia życia.
Film Chłopaki jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Był także pokazywany na polskich i międzynarodowych festiwalach filmowych. W biłgorajskim kinie film będzie wyświetlany w dniach od 26 do 29 lutego o godzinie 10 i 12. Po seansie będzie możliwość spotkania z reżyserami. Cena biletu szkolnego 16 zł. Rezerwacje pod numerem telefonu 84 686 29 92. Biłgorajskie Centrum Kultury oraz Teatr Poezji i Piosenki BCK zapraszają na komedię Jana Drdy. Spektakl Igraszki z Diabłem odbędzie się 2 marca w sobotę i 3 marca w niedzielę. Przypominamy, że premiera sztuki odbyła się w ubiegłym roku na początku grudnia i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem biłgorajskiej publiczności. Dlatego dla osób, które nie miały okazji obejrzeć sztuki albo dla tych, którzy chcą obejrzeć jeszcze raz, mamy specjalne dodatkowe spektakle. 2 marca zapraszamy do BCK na godzinę 20, a 3 marca na godzinę 17. Cena biletu to 25 zł. Bilety do nabycia w kasie kina BCK albo na stronie internetowej www.bilet.bck.lbl.pl. Lubelska Federacja Bardów po raz kolejny zawita do Biłgoraja. Tym razem przy okazji Dnia Kobiet, który przypada 8 marca, stąd hasło koncertu o kobietach i dla kobiet. Wydarzenie odbędzie się 7 marca w sali widowiskowej o godzinie 19. Zapraszamy do BCK. Cena biletu 50 zł, a bilety do nabycia w kasie kina BCK bądź na stronie internetowej bilet.bck.lbl.pl. Wzorem lat ubiegłych Biłgorajskie Centrum Kultury zaprasza na kiermasz wielkanocny. Wydarzenie zaplanowano na niedzielę 24 marca, początek o godzinie 11. Miejsce kiermaszu to plac przed budynkiem BCK, bądź w razie złej pogody w holu kina BCK. Bezpłatne zapisy wystawców już trwają, można się zgłaszać pod numerem telefonu 84 686 0415, numer wewnętrzny 254, kontakt Agnieszka Tomaszewska, bądź numer wewnętrzny 252, tam osobą do kontaktu jest Diana Żuk. Przypominamy, że wstęp na kiermasz jest wolny, również od wystawców nie będą pobierane żadne opłaty. We'll be right back.